Tak, ja to zawsze jakiegoś laptopa przyniosę rozpieprzonego do domu. No nie ma wyświetlacza, widzicie gdzieś. Ukradli. Jest tylko to. Tylko tyle z niego zostało. Ale zabrałem to. A wiecie czemu? Bo gdzieś w piwnicy, w czeluściach mojej piwnicy jest dokładnie taki sam model, tylko że z ujaraną płytą główną. A wyświetlacz jest cały. To jest oczywiście starszy model. No ale może warto go zrobić kiedyś tam. Dlatego sprawdzę, czy w ogóle tutaj jest coś w środku, bo nawet jeszcze nie rozbierałem. No dobra, trzeba go trochę chociaż porozkręcać, zobaczyć co tu jest, bo nawet nie wiem. Czy procesor chociaż jest. Kilku śrubek widzę, że brakuje. Śrubki widzę, że zaś nie działa, czyli gdzieś pływał. To jest oczywiście Acer. Jeszcze z tych lat, kiedy Acery nie były wcale takie dobre. Chociaż powiem wam, że ja mam Extenza jedną do dzisiaj i się nie zepsuła z 2006 roku model. A ten laptop to jest model, już wam powiem, TravelMate 5720 łamane na 5320 Series. No, dokładnie, TravelMate. Gdzieś jest w piwnicy u mnie w czeluściach taki podobny. Chyba nawet ten sam model i no i nie działa. Śrubka jeszcze tu jest jedna, o, schowała się. Tutaj powinien być dysk, bo jest takie gumowe coś, osłona, że jakby uderzyło coś, to dysk się nie zepsuje, ale i tak się zawsze psuły. To znaczy, zazwyczaj to się te w ogóle te laptopy psuły. Te TravelMate to była taka seria. No co tu dużo gadać, to były takie czasy, że jak ktoś kupował najtańszego laptopa, to brał Acera. Czy Acera. O, nie ma dysku. Co za niespodzianka, nie? Ale chociaż RAM jest. I procesor chyba też jest. Chyba jest. Dobrze, ktoś wyrzucił. Chociaż dysk zabrał, nie? No jest to jakaś kostka. Nie wiadomo ile. Hynix. No fajnie, że już Hynixa. Procek chyba jest, ale jaja, chyba jest procesor. Aż sobie sprawdzę z ciekawości. Nie podoba mi się ta płyta. Ona mogła pływać, coś czuję. No ale w przyszłości się okaże, na pewno będę robił z niego jeszcze jakiś film, jak znajdę ten drugi, który gdzieś tam w piwnicy w czeluściach leży. O ile go w ogóle znajdę, bo nie mam pojęcia, czy on jest. Gdzieś jest. Najbardziej mnie CPU tu interesuje. Co to za CPU jest tutaj tajemniczy? Bo tamty mam na pewno na Intelu. A nuż się okaże, że to jest jakiś AMD. I wtedy będzie trudniej. Bo nie wiem, czy płyta wpasuje w tamten kadłubek. Muszę wyciągać też wentylator. No muszę. Trochę lipa. Właśnie CPU mnie najbardziej interesuje. Może jest jakiś mega wydajny Intel serii Extreme. O, to by był czat. Podejrzewam, że to jest jakaś seria Core 2 Duo, ale jeżeli by to był Extreme, może jakiś szaleniec włożył tu taki procesor. I się zwierało wszystko, ale procesor przetrwał. Ja dostanę ten procesor i będę szczęśliwy. No. O, nawet nie jest zaczopowany. Nieodkręcany nigdy procesor, ale Bayer jest plomba jeszcze oryginalna na nim. Cóż to za procesor? T5670, 1,8 GHz, 2 MB cache'u, 800 MHz FSB. To są dwa rdzenie, no nie będzie Extreme, niestety. Ja myślę, że ta płyta serii Extreme by po prostu nie udźwignęła. No dobra, rozkręciliśmy go. Procesor sobie zostawię na razie, nie potrzebuję go jeszcze. Muszę tamtego laptopa poszukać. No i wtedy zrobimy z dwóch, oczywiście jednego sprawnego albo i niesprawnego. Wszystko się po prostu okaże, jak go znajdę. Jakaś radiówka, widzę, że jest od Intela. No, pracująca w trybie N, z tego co widzę.
Czy coś tu jeszcze jest sensownego, żeby z niego wyciągać? Chyba tylko bateria jeszcze jest tutaj. Tak? No bateria. Ciekawe, czy w ogóle sprawna. No, tak naprawdę to moglibyśmy go odpalić, bo tutaj jest wejście na monitor analogowy. A chodź, tego odpalimy. Skręcimy go, odpalimy, mamy kość ramu. Ale zasilacza mogę nie mieć. Muszę zasilacz poszukać. No spróbujemy, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No dobra, zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jakieś zasilacze sobie pobrałem. W ilości 3 sztuk. Wszystkie mają podobne wyjścia, ale chyba to będzie ten pasować od Toshiby. Wydaje mi się, że to jest to samo wyjście. Napięcia też są takie same. Zresztą na wszystkie są takie same. Tylko troszkę inne końcówki mają. Do monitora podłączyliśmy sobie już tutaj kabelek analogowy. Jest już wpięty. Trzyma się kabelek elegancko. Ramy włożone, wszystko mamy tu ładnie już poskręcane. No i zostaje nam zasilacz. Zasilacz już sobie tutaj podłączę. Kurde, jak to zadziała, to znaczy, że zrobię tego laptopa co uwolonego. Będzie to miało jakiś sens jeszcze. Jeżeli ekran zagada, no to będzie git. Zobaczmy. No, dioda się zapaliła od zasilania. Czyli... jest nadzieja? Działa! Nie wierzę, że to działa. Taki grat i to działa. Wentylator chyba się tylko nie kręci. Nie pamiętam, czy go podłączyłem, ale wydaje mi się, że go podłączyłem. Nie wierzę. Ale jaja. Klawiatura, nie wiem. Nie, działa klawiatura, bo reset działa. To musi działać. Spróbujmy. Tak, F2. No i tak jak mówiłem, procesor Core Duo T5670. 1,8 GHz. To tak mniej taktowany. To może się aż tak nie grzeć nawet ten laptop. No, powiem wam, że taki nawet całkiem względny jest ten laptopik. Ciekawie, że tu RAM jest w ogóle. Gdzie tu jest RAM? 2 giga wychodzi, że jest RAM. Grafika myślę, że jest tutaj raczej Integra od Intela. Nie sądzę, żeby tutaj było coś lepszego. Dobra, udało się. No, powiem wam, że jestem zadowolony. Poszukam drugiego grata, tam gdzie jest rozpieprzony wyświetlacz. Nie wyświetlacz, to tutaj nie ma wyświetlacza. Tam gdzie jest rozpieprzona płyta główna. I zrobimy sobie z jednego laptopa dwa, nie, z dwóch laptopów jeden, tak miało być. No, odwrotnie się raczej nie uda, że z jednego dwa zrobimy. Rzecz fajnie by było, nie? Fajnie, że jest nisko taktowany ten procesor. To w sumie teoretycznie można z tego serwer taki zrobić, gdzieś pod telewizor włożyć. Nie no, przesadzam, to wygląda strasznie, ten kadłubek. Mam drugi kadłubek, który jest w idealnym stanie. Dobra. Kończymy filmik, także dzięki za oglądanie. Kolejny złom ma szansę na przetrwanie. Cześć! Mm.